Cześć, z tej strony. Trala to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget, i dzisiaj zrobimy sobie podsumowanie legendarnego loszku, który zakończył się wczoraj o godzinie 20.00. Była to nowa świąteczna edycja. No i oczywiście pokażę wam, jak mi tutaj poszło na każdej postaci, ile razy zrobiłem na każdej postaci ten legendarny loszek, co dostałem, i tak dalej, i tak dalej. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół. Klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu. Oraz opisie, no i przede wszystkim piszcie w komentarzu jak tam wam minęły święta jakie prezenty dostaliście co generalnie u was się ciekawego działo no i jak wam poszedł właśnie ten legendarny loszek, ile razy go zrobiliście czy graliście free to play, czy na grzybkach jakie itemki dostaliście, czy wszystkie czy tylko tam niektóre powiedzmy bo zrobiliście kilka razy, chętnie sobie poczytam jak tam wam poszło no i dobrze, może zacznijmy sobie od barda, ja tutaj mam alfabetycznie te screeny, dlatego będziemy lecieć od B do Z, wiadomo jeżeli chodzi o post Stacie. No i właśnie, generalnie na każdej postaci przebrałem się w 100%. Na każdej postaci zrobiłem minimum 20 razy ten legendarny loszek. Ja go robiłem tylko i wyłącznie na streamach. To co Wam mówiłem tam na którymś odcinku ostatnio, że legendarny loszek jest super na streamy. No i właśnie w zeszłym tygodniu przed świętami, dzień w dzień robiłem streama, który trwał około 3-4 godziny. No i właśnie te legendarne loszki sobie klikałem na wszystkich postaciach. No i dobrze, jak mi tutaj poszło, jeżeli chodzi o statystyki z tego barda, wyglądają w sposób następujący. Zrobiliśmy legendarny loszek łącznie 24 razy. Głównie robiłem tam ultimaty, więc wiadomo, no jedno przejście to by tak jakby trzy legendarne itemki. No i powiedzmy za jedno przejście miałem no nazwijmy to trzy przejścia legendarnego lochu. Wiadomo jak działa ultimate. Także oczywiście o wiele szybciej mi to wszystko szło. Natomiast właśnie zrobiłem 24 razy. No i tutaj mamy 217 pokonanych potworów, 114 zdobytych itemków epickich. No i jeżeli chodzi o golda to mamy miliard 534 1,534,000,000 Czyli 153 podstawy z samego legendarnego Lochu, na tym bardziej właśnie zrobiłem. Tak się prezentują statystyki, jeżeli chodzi o itemki, no to mówię, wszystko wymienione. Statystyki po około 740 na każdym itemku, wszystko już ulepszone razy 10. No i tutaj brońka taka. Brońka mi dawała 135 średnich na plus, również razy 10 ulepszona. No i mamy górny rozrzut 3558, więc bardzo, bardzo dużo. Tutaj, co prawda, na przykład, taka mi poleciała lepsza, więcej tych średnich dawała. No ale rozrzut o wiele, o wiele gorszy. No może nie tak o wiele gorszy, ale generalnie gorszy. Tu w ogóle mam jeszcze dwie legendarne broń, ale to pewnie pójdą na pachołki. Więc mówię, no tą brońkę postanowiłem założyć. Także na bardziej tak to wyglądało. Jeżeli chodzi oczywiście o moje itemy w klaserze, no to brakuje mi tutaj itemków no dla innych klas postaci. Czyli tutaj broń wojownika, zwiadowcy i tarcza. No ale to oczywiście można w bardzo, bardzo prosty sposób zdobyć. Można nawet zwykłą broń zamienić sobie tutaj wygląd za 10 grzybków na tą właśnie legendarną potem to wrzucić do kibla, no i również dostaniemy naklejkę do klasera którąś z tych trzech, która nam brakuje. Tutaj taka ciekawostka szybka, żebyście wiedzieli, że nie musicie mieć koniecznie legendarnej broni, w sensie musicie mieć tylko dla siebie wygląd legendarnej bro broni, ale potem już możecie zmieniać jej wygląd nawet takiej zwykłej, epickiej, wrzucać do kibla i też te naklejki możecie zdobyć, pamiętajcie o tym. Dobrze, no i tak naprawdę tyle, tak naprawdę tyle jeżeli chodzi o Barda, no i teraz lecimy na łowcę demonów. Jeżeli chodzi w ogóle o Barda i łowcę demonów, to były postacie, na których najmniej razy zrobiłem ten legendarny loch, jak tak poszły w odstawkę, totalnie o nich zapomniałem no i w zasadzie nie spamowałem jakoś tego legendarnego lochu na tych dwóch kontach, no ale tu jeżeli chodzi właśnie o łowce demonów, no to statystyki wyglądają tak, zrobiliśmy 21 razy ten legendarny loszek 169 potworów pokonanych 105 itemków epickich zdobytych no i mamy miliard 700 milionów golda zdobytych, czyli 170 podstaw na tym łowcy demonów dostaliśmy z samego legendarnego lochu no i tak naprawdę również w całości się przebrałem, zobaczcie, również wszystko przebrane, całą resztę powiedzmy legendarnych itemków sprzedawałem do Wiedźmy W ogóle teraz było bardzo dobre kombo bo było oczywiście event Kowala, był event Wiedźmy Przez tak naprawdę całe święta, czyli tam od piątku do wtorku Także no można było dużo tego golda zarobić, dużo tutaj kryształu i tak dalej więc to akurat na duży, duży plus. Tak czy inaczej, no mówię, tutaj, mimo wszystko, również w całości się przebrałem. Mamy same legendarne itemki. No i brońka wygląda w sposób następujący. Fajny rozrzucik, dużo średnich na plus, także, no, przebrałem się. Ktoś się zapyta, dlaczego się przebieram tutaj, skoro stopuję lochy, nawet dla samego PVP, żeby wzmocnić tą postać, no i żeby to jakoś wyglądało z głową. Na bardziej natomiast już niedługo, w zasadzie to już, tak naprawdę, zaczynam powolutku się przebierać pod właśnie klikanie lochów, dlatego, że że będę to klikał na jakimś poziomie 470, może 475, także no już zbliżamy się do tego wielkimi krokami. No, łowca demonów, demonów, łowca demonów wygląda w taki sposób, również ma wszystko przebrane, no i tak te jego statystyki się prezentowały. Teraz lecimy na magusia, to was pewnie najbardziej ciekawi, no i na magu mamy coś takiego, że nie mam jeszcze zmienionej broni. Mam oczywiście również wszystko pozmieniane, nowe legendarne itemki, wszystko poulepszane prawie razy 20, ewentualnie razy 9 15, także nieźle to wygląda, ale brońki nie zmieniałem, bo czekałem na jakąś dobrą. No i finalnie trzy bronie legendarne dostałem na tym MAGU. No i jak to wygląda? Tutaj mamy rozrzut górny ponad 4000, tu mamy 4200, prawie no i tu mamy prawie 3700. To mi daje niby najmniej średnich, no ale ten rozrzut jest największy, więc tą brońkę sobie założymy. Tutaj sobie wymienimy runkę. Zrobimy to oczywiście żeby było razy 60 W sensie plus 60% Tego nie dajemy do toalety żebyśmy Nie stracili surowców cyk No i oczywiście ulepszamy razy 19 Razy 20 niestety nie damy rady No bo mamy za mało surowców do kowala I od razu za pamięci to sobie Zaczarujemy tak to wygląda Co mogę dodać Jeżeli chodzi o Magusia i oczywiście o statystyki No to wyglądają w sposób następujący 27 razy zrobiliśmy Legendarny loszek na tym koncie więc tu już więcej No i mamy 271 potworów pokonanych, mamy 111 itemków epickich zdobytych, no i mamy 3 miliardy 161 milionów golda, czyli ponad 300 podstaw zarobionych z samego legendarnego lochu na tym magusiu, nieźle nie robiłem co prawda typowo pod golda, tylko robiłem tak, żeby jak najmniej grzybków sobie zużyć, no ale tak czy inaczej i tak tego golda zarobiliśmy sporo 300 podstaw piechotom nie chodzi, co mogę dodać, chyba tyle, chyba tyle no również mówię, tutaj o zobaczcie tu w ogóle rękawice możemy razy 20 uleczyć. Przyjść, to zrobimy to, dlaczego by nie Kolejne przebranie dopiero chyba Na Wielkanoc, dopiero na Wielkanocnym Legendarnym lochu Także, dlaczego by sobie tego właśnie nie ulepszyć razy 20? No i co? Oczywiście wiadomo, na Magusiu może jakieś klikanko lochów, musiałbym sprawdzić procenty, jak to wygląda właśnie po tym pełnym przebraniu, po zdobyciu tych wszystkich statystyk i tego wszystkiego. Tak czy inaczej, może tu jakieś klikanko lochów w przyszłości, na dniach, może po nowym roku bardziej, bo teraz na Sylwestra znowu wyjeżdżam. Ale może po nowym roku uda nam się coś pokonać i nagrać właśnie z tego maga odcinek po tym przebraniu. Tak jak mówię, po tym legendarnym przebraniu. Dobrze. Lecimy dalej, lecimy dalej, teraz mamy Nekromantę. I Nekromanta, tu wam od razu pokażę statystyki, żebyśmy byli na bieżąco. Na Nekromancie również zrobiłem 27 razy ten legendarny loszek łącznie. No i mamy 319 potworów pokonanych, mamy 121 itemków epickich zdobytych, no i mamy ponad 300 milionów golda zarobionych. Natomiast na Nekromancie, jak pewnie pamiętacie, nie tak dawno wleciał odcinek z lochów, gdzie wbiliśmy ten poziom 300 po miesiącu. No i po tym ja wszystkie itemki legendarne... Ponownie wymieniłem. Zobaczcie, mamy tutaj wszystko aktualne, wszystko na nasz level. No i ten nekromanta ma po raz kolejny bardzo, bardzo duże procenty na Lochy. Muszę na dniach także nagrać z niego odcinek sklikania właśnie tych Lochów, bo tu na pewno progresik zrobimy duży. No i myślę, że minimum 315, jak nie jakiś 320 level na tym nekromancie uda nam się wbić. Co prawda mamy tylko jeden legendarny gem nowy. Tak naprawdę, dlatego że ten był z Helewatora. No i tutaj właśnie mamy to 385, tylko to mi poleciało. No ale mimo wszystko myślę, że same legendarne itemki wystarczą, żeby fajny progresik zrobić. Zwłaszcza, że na przykład na taką strefę roku już mam około 10%, bo ostatnio sprawdzałem. Więc no super, generalnie super. I tak to po prostu wygląda. Pierwszy legendarny log na tym serwerze to jest oczywiście 8 nowy serwer. No i co mogę dodać? I tyle, brakuje mi tu tylko tarczy, zobaczcie, też sobie ją można łatwo zdobyć, właśnie poprzez nawet zmianę wyglądu zwykłej broni na tą legendarną i wrzucenie do kibelka, także na spokojnie to zdobędziemy. Dobra, więc tyle, tyle jeżeli chodzi o Nekro, tutaj na dniach na pewno pojawi się odcinek z niego. Dalej, kogo my teraz mamy? Teraz mamy Paladyna, Paladyn również w całości przebranym. Jak widzicie, również same nowiutkie legendarne itemki, no i statystyki paladyna wyglądają tak. Mamy 25 razy zrobiony ten legendarny loszek, 255 potworów pokonanych, 102 itemki epickie zdobyte. No i mamy miliard 559 milionów golda zarobionego, czyli ponad 150 podstaw z samego legendarnego lochu wbite, powiedzmy. Dobra, to mogę schować. No i tyle. I tak naprawdę no tu tak samo. Stopujemy lochy. Głównie to zrobiłem pod to, żeby oczywiście PvP było mocniejsze na tym paladynie, żeby był tutaj on generalnie mocniejszy jako postać. No i wszystko powymieniałem, nie? Wszystko powymieniałem, wszystko mamy nowiutkie, legendarne i może sobie leżeć do kolejnej edycji właśnie legendarnego loszku. Tutaj nam za to brakuje rózgi, no i tarczy, ale mówię, no generalnie brakuje mi zazwyczaj na postaciach tylko tych broni, ewentualnie tarczy na inne klasy postaci, co można co już powiedziałem dwa razy w bardzo łatwy sposób zdobyć i na pewno na dniach to sobie zdobędę dobra, lecimy dalej, teraz wojownik, wojownik, dużo osób pyta w ogóle kiedy na wojowniku klikam lochy już tu się zbliżamy do tego klikania no i na 99% na wojowniku będę klikał lochy na styczniowej wiedźmie dlaczego? Ano dlatego, że liczyłem już i w, mając 470 level, który na pewno do tej połowy stycznia wbije, bo tutaj już dzisiaj będzie 468 Niedługo będzie level z kalendarza to już będzie 4,69. Także na pewno ponad 470 wbije. Wbije z tego co pamiętam 500 jakiś trzeci albo 504 level. Także na tej styczniowej wiedźmie już na spokojnie te Lochy będzie można klikać. Dlatego też chciałem na tym wojowniku jak najlepiej się przebrać, jak najlepsze itemki mieć, wszystko pozmieniać pachołkom tak samo, żeby on właśnie już był gotowy pod to klikanie. No i właśnie, jeżeli chodzi o tutaj statystyki wojownika. No to mamy, zobaczcie, no zrobiłem tutaj bardzo dużo, bo 31 razy ten legendarny loszek, 307 potworów pokonanych, 122 itemki epickie zdobyte, no i 2 miliardy 740 milionów golda, również zdobytych z legendarnego lochu na wojowniku, także tak to wygląda, tak to po prostu wygląda, tak to się prezentuje na woju, natomiast tutaj również broni nie mamy zmienionej, bo niestety bronie mi leciały dość kiepskie, zobaczcie jak wyglądają te rozrzuty, tu mamy 1300 górny, tu mamy 1500 niecałe, no i tu mamy niecałe 1400, wymienię raczej za tom, no bo nie mam wyjścia tak naprawdę nie mam wyjścia, to jest najlepsza broń jaka mi poleciała z tego legendarnego lochu natomiast no tak jak widzicie, niestety rozrzuty na wojowniku były dość kiepskie no ale mówię, nie mam wyjścia, muszę to wymienić, tu sobie odzyskujemy klejnot, cyk ulepszamy wstępnie razy 10 niech to będzie tak, no i tą brońkę również mamy jako tako zmienioną. Tutaj tarcza również ulepszona. To zaczarujemy za pamięć, żeby było z głowy. No, także wojownik w całości przebrany również. Tutaj jak widzicie, wszystko mamy. Tu nam brakuje ruzgi MAGA. No i oczywiście łuku zwiadowcy Tarczę mamy, no bo wiadomo, gramy wojownikiem. No i wojownik już powoli przygotowywuje się właśnie pod klikanie tych lożków pod koniec stopowania lochów. Tu na tym serwerze w ogóle już co niektórzy kliknęli. Tu już widzę, że Dypex ma 500, prawie 6. Korendir ma 500, prawie 7. Tu Onara również łowcą demonów kliknął, ma 506, także no już tutaj powoli ludzie zaczynają te lochy klikać no i my też maksymalnie za miesiąc no tam Wiedźma jest jakoś w okolicach 20 stycznia, więc też w tym okresie nazwijmy to... Te lożki sobie klikniemy I ten 500 plus na spokojnie wbijemy No tu na tym wojowniku z samego tornada Mamy ponad 10 leveli do wbicia yy, Także no wojownik yy, To stopowanie zrobił uważam całkiem Całkiem sympatyczne yy, Plus mamy zobaczcie jeszcze bardzo dużo legendarnych itemków W ekwipunku ja to wszystko będę codziennie Wrzucał do kibla no i oczywiście dawał na pachołki Żeby jeszcze może więcej tych lożków Wycisnąć po stopowaniu No także wojownik tutaj Legendarny loch dla wojownika nazwijmy to Był najbardziej przełomowy wydaje mi się ta edycja no, bo jednak mówię, tutaj już przygotowania pod klikanie lochów po stopowaniu. Dobrze, lecimy dalej. Teraz mamy zabójcę. Nasz zabójca, na którym również może jakieś lożki klikniemy. Muszę sprawdzić procenty, może jakiś odcineczek nagramy. Tak czy inaczej, na zabójcy również ładnie wszystko sobie powymienialiśmy. No, zabójca potrzebuje dwóch broni. My finalnie dostaliśmy nawet trzy legendarne. Tutaj rozrzuciki takie. Ten bardzo fajny 2134 górny. Tu mamy 1782. No, i tutaj mamy 1513. To bardzo słabo Broń, no ale cała reszta wymieniona, tu ulepszane razy 20, razy 19, tu razy 17 ta brońka, oj tu widzę, że tak lata, razy 17, więc tu nam troszeczkę brakło. Ale nie, ja to mogę bardziej ulepszyć. Dobra, to chociaż tą broń razy 19 sobie ulepszymy. No i statystyki na tym zabójcy wyglądają tak. Cyk, 27 razy zrobiony legendarny loszek, 249 potworów pokonanych, 117 itemków epickich zdobytych. No i mamy 2 miliardy 739 milionów golda zarobionych właśnie na zabójcy, czyli praktycznie tyle samo co na wojowniku, co ciekawe. Więc tutaj tego golda jakoś nam nie za wiele poleciało, nie ukrywam, jeżeli chodzi o to medycję legendarnego lochu, bo mamy 500 prawie 32 level, no ale tak czy inaczej... Co mogę powiedzieć? No, też nieźle, też nieźle. że się w całości przebraliśmy, także całkiem, całkiem nieźle to na tej postaci również wygląda. Tylko troszeczkę mnie boli tak lata, bo jest ulepszona tylko razy 17, trochę tak w cały świat, no ale na spokojnie musimy tych surek od nowa nazbierać, no i poulepszać sobie to mocniej. Czy coś jeszcze mam do dodania? Chyba nie. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że wszystko Wam powiedziałem. No i ostatnia postać jest to zwiadowca. Zwiadowca, od razu Wam pokażę statystyki. Na zwiadowcy wiele, wiele razy zrobiliśmy ten legendarny loch. 33 razy, dokładnie. Czyli dwa razy więcej, jak dobrze pamiętam. Tak, dwa razy więcej niż na wojowniku. Najwięcej na zwiadowcy tego legendarnego lochu zrobiliśmy. Mamy tutaj 321 potworów pokonanych, 136 itemków epickich zdobytych, no i 799 milionów golda zarobionego. Dlaczego? Ano dlatego, że na zwiadowcy szukałem maksymalnych runek. Mam już tutaj możliwość, w sumie to już miałem przed legendarnym lochem zdobycia tych maksymalnych run, no i chciałem się postarać, żeby te maksymalne runy zdobyć. Niestety nie udało mi się wszystkich zdobyć. Brakuje nam jednej łącznej odporności. 25% dokładnie no i żadnej runki, 60% na broni niestety też nie zdobyłem. Nie mam jeszcze bardzo dużo ponad 100, tych run, więc nie ma co się dziwić, że nie leciało to tak łatwo. No ale starałem się starałem się, maksymalnie na broni mi poleciało 59% niestety, więc no 1% brakło. No tu już nie wspominam o pachołkach, którzy również muszą mieć to 60% na broni, wiadomo jak to wygląda. No i ta łączna odporność 25 dla nas jeszcze jedna też by się dość mocno przydała. No ale właśnie tutaj przebrałem się w całości. Mam całe nowe legendarne EQ, wszystko ulepszone razy 10 Również pod PvP, bo oczywiście stopuję tutaj lożki No ale tak czy inaczej szkoda, że te maksymalne dwie runy, których mi jeszcze brakuje nie poleciały No ale inne poleciały, więc powiedzmy, że nieźle Potem na jakimś tam, nie wiem, no w sumie to mi się jakoś nie śpieszy, bo stopuję lochy Może na kolejnej edycji legendarnego lochu, a może na jakimś evencie epickim, zobaczymy yy, Spróbuję sobie zdobyć właśnie te brakujące maksym no, i już będziemy mieli to również z głowy, no i tyle, tak naprawdę tyle. Mamy tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kąt, na ośmiu kątach, wielokrotnie ten legendarny lok został zrobiony w moim wykonaniu, możemy tutaj sobie policzyć 33 plus 27, o Jezu matematyka to jest 60, tutaj mamy 91, tutaj mamy teraz tak 96 plus 20 to jest 116, tutaj mamy 7, czyli to będzie 120, 143 chyba. Tutaj mamy 150, 170. Tutaj mamy 191 i mamy plus 4, to jest 195, plus 20, to jest 215. 215 razy, jeżeli dobrze na szybko policzyłem, na wszystkich kontach ten legendarny lock zrobiłem. Także troszeczkę się tego wszystkiego uzbierało. No i co? Bardzo fajny ten legendarny lock. Powiem Wam szczerze, że pomimo, że doszły nowe itemki do klasera, więc no niestety nie mieliśmy możliwości zdobycia tych poprzednich itemków, tak jak to było do tej pory, że. Tak naprawdę mieliśmy cztery edycje legendarnego lochu. W roku się powtarzały na Wielkanoc, na urodziny gry, na Halloween i na właśnie Boże Narodzenie powtarzały się te edycje. Jak ktoś nie zdobył wszystkich itemków rok temu, to mógł sobie po roku zdobyć brakujące. Teraz dostaliśmy całkowicie nowy set, całkowicie nową edycję legendarnego lochu. Mm, ale było to fajne, było to fajne jak oglądaliście mój odcinek yy, właśnie ze streama, ten zapis pocięty, gdzie wam pokazywałem jak to wygląda, no to ślicznie to wyglądało, mieliśmy padający śnieg, to co już chyba powiedziałem na początku tego odcinka albo i nie, mieliśmy padający śnieg w tym legendarnym lochu, generalnie świąteczny motyw, jakieś jarmarki i tak dalej także no powiem wam szczerze, że mi osobiście bardzo, bardzo się yy, ta edycja podobała, była klimatyczna i bardzo fajnie się klikało, zwłaszcza w tym okresie świątecznym, już tutaj w ogóle tracę głos tyle ode mnie, ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. Kciuka w górę, oczywiście, zostawiajcie. No i piszcie w tym komentarzu, jak Wam poszła ta edycja legendarnego Lochu i jak tam święta, jakie prezenty. Wszystkie informacje, bo przez okres świąteczny żaden odcinek na kanale się nie pojawił. Więc jestem po prostu ciekaw, jak to u Was wszystko wyglądało. Dziękuję raz jeszcze za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.